wprowadzenie wynagrodzenia minimalnego dla jakiejkolwiek grupy zawodowej wiąże się przede wszystkim z ryzykiem, że inne grupy zawodowe też takie życzenie będą miały i też będą walczyły o to samo na różnym pewnie poziomie, ale to nie zmienia faktu, że ustawia się kolejka do tych, którzy chcieliby być uregulowani. I oczywistą rzeczą jest to, że osoby wykonujące zawody medyczne, pielęgniarki, położne, lekarze, lekarze dentyści, personel medyczny niższego szczebla powinni zarabiać godne pieniądze, tylko my musimy niestety obracać się w realiach, w których funkcjonujemy. No i znowu rozbijamy się o to, ile mamy pieniędzy do dyspozycji i na co te pieniądze przeznaczamy. Jeżeli my dzisiaj mówimy o podwyżkach sięgających 30, czasami 50% tego wynagrodzenia, które jest wynagrodzeniem średnim dla danej grupy zawodowej, no to proszę spojrzeć, jak to wygląda. W statystycznym szpitalu koszty płacowe to jest około 60% wszystkich przechodów w takim statystycznym, dobrze zarządzanym szpitalu. To jest około 60% wszystkich kosztów, które szpital ponosi. Jeżeli zwiększymy koszt wynagrodzeń o 30%, no to okazuje się, że lądujemy, jeśli chodzi o szpital, na takim poziomie, że tak naprawdę ciężko jest mówić o tym, żeby pokryć inne koszty stałe, które mamy, czyli koszty chociażby utrzymania budynku, energii elektrycznej, gazu, wody, tlenu i tak dalej, nie mówiąc o tym, że za co mamy leczyć i czym mamy leczyć. Więc tak naprawdę z jednej strony ja uważam, że to jest praca, która jest szczególnie wymagająca, natomiast z drugiej strony byłbym jak najdalej od takich uregulowań, które wszystkich nas zrównują i wszystkich wrzucają do jednego worka, dlatego że po pierwsze, nie wszyscy tak samo pracujemy, po drugie, nie wszystkich stać na to, żeby zapłacić takie same pieniądze, dlatego że znowu wysokość kontraktu danego szpitala jest bardzo istotna z punktu widzenia jego możliwości finansowych, a więc tak naprawdę to powinno być regulowane pomiędzy pracodawcą a pracobiorcą, a nie odgórnie przy pomocy jakichś rozwiązań na poziomie całej grupy zawodowej. To jedna rzecz. Druga rzecz, musimy zawsze poruszać się w realiach finansowych, w których funkcjonujemy.